Czołem! Dzisiaj w poradniku Mechanika do Amatora podejmujemy wyzwanie montażu kotwy garażowej. Co to za ustrojstwo? Abus zaprezentował takie właśnie urządzenie. Jest to bardzo solidna konstrukcja, bardzo mocny pręt, który przytwierdzamy na stałe w podłodze naszego garażu. Wwiercamy się w beton. No i nasz motocykl na pewno będzie nieco większym wyzwaniem dla amatorów cudzej własności, czyli dla złodziei. Otwieramy naszą kotwę, zobaczymy, co nas może zaskoczyć. Mamy zestaw śrub montażowych, jakimi przytwierdzamy to do podłogi, instrukcję montażu i zestaw potrzebnych informacji, którymi warto zapoznać się przed montażem. Największym wyzwaniem okazało się wiertło średnicy 16 mm, ponieważ nie każda wiertarka może obsłużyć takie wiertło, a dwa, no nie każdy takie wiertło do betonu ma. Musieliśmy je specjalnie zakupić właśnie pod tę kotwę, wybraliśmy najtańsze, i tak kosztowało 20 zł, więc warto to doliczyć, chyba że mamy skąd pożyczyć takie urządzenie, nam się nie udało. Mając wiertło, kotwę, wiertarkę, możemy przystępować do montażu. Przed montażem kotwy warto oczywiście przemyśleć, w którym miejscu w naszym garażu dobrze ją zainstalować, tak aby po prostu było wygodnie, żebyśmy nie przewracali się o nią, to jest raz, żeby parkując motocykl też to nam nie przeszkadzało. Dlatego myślę, że najbardziej, najlogiczniejsze jest umiejscowienie tego blisko ściany. Przystępujemy do wstępnej przymiarki, zaznaczeniu punktów, w których będziemy wiercić otwory, i za chwilę już będziemy borować. Znając moje szczęście, na pewno zaraz wwrócimy się w jakąś dziurę i będzie tu wielka wodna katastrofa, czyli tak zwany potop. Wiercić możemy oczywiście w taki sposób, ale żeby nie narobić sobie bałaganu, możemy użyć odkurzacza i od razu wciągać to, co się nam tutaj naśmieci. Otwieramy pakuchę. Patrzymy na nasze śruby mocujące. Sprawdzamy głębokość, jaka jest nam potrzebna, żeby ją zainstalować. Spokojnie powinien ten otwór wywiercony przez nas nam wystarczyć, dlatego możemy zamontować pierwszy element. W ten sam sposób wiercimy kolejne otwory. Oczywiście po pierwszym otworze odrobinę się wszystko nam przesunęło, dlatego warto dwa razy zmierzyć, raz wiercić, bo później będą kłopoty. Widzimy, że coś jest nie tak, zaznaczamy nowy otwór i przystępujemy do wiercenia. Zakładamy już ostatni element. Mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę będzie pasowało do rozstawu w naszej kotwie. Wkręcamy nasze śruby do tej kotwy. No i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo producent do tych śrub daje nam 4 kulki. Po co te kulki? Kulki są potrzebne po to, żeby po wkręceniu tych śrub, jeżeli już nigdy nie chcemy ruszać tej kotwy, oraz po to, żeby zwyczajnie złodziej nie odkręcił nam motocykla razem z kotwą. Tu jest nasza kuleczka, wkładamy ją w gniazdo do wkładania klucza ampulowego, rozgniatamy, sprawiamy, że śruba jest praktycznie nie do odkręcenia, na pewno nie za pomocą klucza. Wkręcanie śrub nie jest sprawą skomplikowaną. Ten kołek rozporowy musi oczywiście zadziałać, dlatego trzeba użyć pewnej siły, żeby on zwiększył swoją objętość w otworze. No i to spowoduje, że nasza kotwa będzie już przytwierdzona dość solidnie do podłoża. No dokręcamy, bo do oporu tutaj nie ma się co bawić w ceregiele i w momenty odpowiedniego dokręcenia po prostu tyle, ile nam starcza sił w rękach. Tyle powinniśmy to dokręcić. Montaż naszej kotwy właściwie został zakończony. Wszystko wygląda solidnie, ale jeszcze nie estetycznie. Żeby wyglądał estetycznie, dodajemy mu taką fajną nakładkę, którą też przytwierdzamy za pomocą śrub.
do podłogi. Na sam koniec tutaj w pudełku mamy też takie ładne zaślepki do tych śrub. No, niewielka, ale zawsze też dodatkowa bariera przed kradzieżą. Kotwę mamy już dość solidnie przytwierdzoną i możemy przypinać motocykl. Oczywiście mamy świadomość, że nie ma zabezpieczenia przed kradzieżą, które gwarantuje 100% bezpieczeństwa, ale na pewno taka kotwa garażowa zainstalowana w garażu, na miejscu postojowym, gdziekolwiek tam, gdzie trzymamy motocykl, na pewno będzie jeszcze trudniejszą kolejną barierą do przejścia dla tych cholernych złodziei.